Winda w wieżowcu może utrzymać maksymalnie 1,5 tony. Załóżmy, że średnia waga człowieka to 80 kg. Jaka jest maksymalna liczba osób, które mogą jechać tą windą? To zadanie jest ciekawe. Jechałeś pewnie nieraz windą. W każdej z nich jest napisany maksymalny udźwig. Pewnie zastanawiałeś się, ile osób może wejść do tej windy. Czasami jest to też napisane, czasami nie. Dzisiaj dowiesz się, jak to policzyć. Winda z zadania może utrzymać maksymalnie 1,1 tony. T to skrót od tony. Warto pamiętać, że 1 tona, napiszę tutaj na górze, 1 tona to 1000 kg. To warto zapamiętać. Zatem 1,1 tony, czyli 1,5 tony, to ile kilogramów? To 1500 kg. Bardzo dobrze, bo mamy całą tonę i jeszcze pół, czyli razem 1500 kg. W porządku, wiemy, że średnia waga człowieka to 80 kg. Zatem jak obliczyć, ile osób może jechać tą windą? Czy masz jakiś pomysł? Wystarczy podzielić 1500 kg przez 80 i wtedy dowiemy się, ile takich osób może wejść do tej windy. Spróbujmy to zrobić razem. 15 nie dzieli się na 80, więc weźmiemy pod uwagę 150. 150 podzielić na 80 to będzie 1. 80 zmieści się raz w 150. To będzie 1 razy 80. Odejmujemy 0. 15 odjąć 8 to jest 7. I spisujemy kolejną cyfrę. 700 podzielić na 80. Ile razy 80 zmieści się w liczbie 700? Zmieści się 8 razy, ponieważ 8 razy 8 to 64 i jeszcze jedno 0. To jest 8. 8 razy 80 to 640. Faktycznie jakbyśmy dali tutaj 9, to byśmy mieli 720. 700 odjąć 640 to jest 60. Pozostaje nam tutaj reszta, ale my chcemy wiedzieć dokładnie, jaki to jest wynik. Zatem możemy napisać tutaj przecinek. Tutaj też możemy napisać przecinek. I dopisać sobie jeszcze jedno 0. I to 0 nam może znowu spaść. I mamy wtedy 600 podzielić na 80. 600 podzielić na 80. Ile razy 80 zmieści się w liczbie 600? 7. 7 razy 80 to jest 560. Odejmujemy 40, nadal nie skończyliśmy zadania, możemy jeszcze jedno 0 tutaj dopisać. Ja tutaj przesunę te kropeczki, przesuniemy, żebyśmy sobie mogli tutaj dopisać te zera, żeby było widać, skąd to wszystko się bierze. Poprawimy, tutaj dopiszemy 0 i jeszcze jedno 0. I to 0 właśnie jeszcze może nam tutaj pomóc. 400 podzielić na 80 to jest 5. 5 razy 80 to jest 400 i w tym momencie kończy nam się dzielenie pisemne. Zatem 1500 podzielić na 80 to 18,75, czyli 18,75 osoby może wejść bezpiecznie do tej windy, zakładając, że średnia waga człowieka to 80 kg. Ale czy faktycznie może wejść 18,75 osoby? Jak myślisz? No nie da rady. Ile maksymalnie w takim razie osób może wejść do tej windy, żeby było bezpiecznie? Może wejść 18, bo jak wejdzie 19 osób, to już może być za dużo. To jest odpowiedź do naszego zadania.